No kurczę, jest wysoko, powiem. Jest wysoko. O! Poleciał! Zobacz! Cześć, tu Ernest! Cześć, witajcie, ja jestem Holm. Witamy was w kolejnym odcinku Pogromców Mitów. Dzisiaj przetestujemy sobie drony. Ale zanim do tego przejdziemy, to jak co odcinek, dla naszych wspierających został przygotowany konkurs. Każdy z was, kto ma wpisany jeden z naszych kodów, może wziąć udział w konkursie na 5 nowych pakietów startowych. Jeśli jesteście chętni, to wystarczy zostawić łapkę w górę, suba na obu naszych kanałach i komentarz z waszym nickiem Fortnite. Najważniejsze jednak jest to, abyście wpisali jeden z naszych kodów. Jak chcecie, to nawet na zmianę, bo ten konkurs jest wyjątkowo tylko dla naszych wspierających. Na początku mamy dla was jeszcze jedno małe, nietypowe pytanie. Czy damy radę dobić 11 tysięcy łapek w górę pod tym filmem? Pod ostatnim odcinkiem udało nam się wbić ich 10 tysięcy, więc dlaczego by nie przebić naszego rekordu? Pora na pierwszy mit w tym odcinku. Zacznijmy od pytania, co się stanie, gdy zestrzelony dron spadnie na gracza? Nie wiem dlaczego, ale mieliśmy duży ubaw przy tym micie. Okej, Holm, za zadanie masz ustawić się pod dronem. Ja wtedy strzelę w tego drona i zobaczymy, co się stanie. Pewnie nic. Po prostu masz ustawić pod nim. Ja myślę, że jak spadnie na ciebie, to po prostu się otworzy. To proszę szybciej, bo zaraz nie będę miał drogi tutaj. O, teraz, teraz! O, dawaj! Przede mnie przeleciał. I to tyle? Chodź jeszcze raz. I to tyle. Jeszcze raz. Okej, może ten? Tutti? No jest strasznie wysoko. Za wysoko trochę, myślałem, że się zatrzyma na tym drzewie. A wiesz co, może jak się zatrzyma to po prostu, bo one zawracają jakiś czas. Jak się zatrzyma, to wtedy... Tak, tak. Ale się ustaje pod niego po prostu. Nie śmiej się. Nie, 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 nie. No chyba go nie dogonimy, bo już za dachem jest. Tak, nie, 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 spoko. Czekaj, tu jest jakaś armia dronów, widzisz? Zobacz. Nie, to by radę tego. Ale jest o, ten, to jest jak, zobacz, jak nisko jest tutaj, widzisz? Chodź, nie. Chodź tutaj. Na mnie, o, jak nisko o, jest. Idę. Numer będzie wyżej. Chodź! No. O nie, odleciał! Pałuj go, bo ty możesz! Dawaj, pałuj go! Czekaj, 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 dobrze, przepraszam. Idź za nim, idź za nim, idź za nim, idź za nim. No, czy, jest, no jest wysoko! No. Jest wysoko! Rzeczywiście! Ała, to wszystko boli! No jest, no i pan Holm tutaj. Z półtora metra, 1,50 m. Jest wysoko. Urwiesz mi internetu. Dobra, jeszcze jedna chyba, jeszcze jedna. Poleciały. Dawaj jeszcze jedną próbę. A tutaj jest. Takie w miarę nisko. O! Dawaj, pałuj go! Czekaj, czekaj. O, bramka tutaj. One są jakieś. O, tu dwa lecą. Ty jest, ty masz krzywo twarz. A ty możesz się pali. Dobra, dobra. Czekaj, może zaboksujemy po prostu jakoś. No. Ja nie mam. Jaki ten mądry. Tutaj. Dawaj, dawaj, skacz. Mówię, kur... Mam go. O, jest. Czekaj, to ja może zrobić taki wyk, zobacz. Okej. Okay. Uwaga. I... O nie. No. Co no. No, no, musisz teraz go zestrzelić, żeby nie było, że z mojej ręki. Dobra, ale to co, gotów? Mhm, teraz, 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 teraz. No to co ty robisz? Tego. Do niego strzeliłem. No szybko! No tak! Co jest? Ja nie widziałem jak spada w ogóle. Dobra. Drony po prostu przenikają. To jest podsumowanie tego mitu. Jako drugi mit sprawdzimy, co się stanie, gdy rzucimy dyskiem w drona. Dysk to zabawka do rzucenia z karnetu bojowego. Aby sprawdzić ten mit, rozpoczęliśmy tak zwanego customa, bo na placu zabaw nie ma gorących punktów z dronami. O, cześć! Dzień dobry. To już pora na pierwszy mit. I pierwszy mity, pierwszy mit... Co tak kichnąłeś? Pierwszy mit polega na tym, że rzucamy dyskiem. W drona. O, nie trafiłem. I co tyle? Nie, nie, nie. Okej, okay, Jakub, sam, co się stanie, bo mało czasu mamy. Odbije się od drona. Odbije po prostu, okej. Okay. Tylko jak trafisz. O kurwa, jak się odbiło fajnie. Mówiłem. Pan odwrócił się drona. O, i drona się odwraca.
O kurde. Jak ucieka, przestraszony. O, panie dronie, proszę poczekać. Prawie złapałem. No rzucaj się. A widzisz, czasami tak inaczej się odbija. Ciekawe, czy tak można zniszczyć. Nie, na pewno nie. To się tylko odbija po prostu. No fajne, fajne. Dyski nie zadają obrażeń dronom, ale wydają się je pobudzać, przez co zaczynają się ruszać. To nam się przydało w następnym micie, który brzmi: co się stanie, gdy dron wleci do strumienia powietrznego? Jak już pewnie wiecie, nawet rakiety w nich latają. A co się stanie z dronem? Czy możemy wysłać zrzut zaopatrzenia na drugi koniec mapy? Sprawdźmy to! Jesteśmy w Neo Wykrzywionych i tym razem musimy zobaczyć, co się stanie, gdy dron leci do strumienia powietrznego. I aby to zobaczyć, musimy zbudować jakiś tunel, przez który taki dron właśnie poleci. Bo sam siebie nie wleci takiego strumienia, więc tutaj zbudowałem takie wejście. Teraz czeka nas cały tunel, więc musimy sobie wybrać jakiegoś drona. No i co? Może idźmy po prostu przed siebie i jakiś podleci. I tyle. Okej. Też możemy zbudować jakiś tam tunel. Ja bym coś takiego zrobił. Zobacz, widzisz tego drona tutaj? O, chodź tutaj. Ja go zabuduję szybko. Czy ja wiem? Są chyba lepsze. A, w sumie tam jest tunel od razu. Masz go, dawaj go w klatkę teraz. Tak, już. Żeby nie uciekł. Dobra, jest w klatce. Okej. Nie, jest dobrze. Teraz. A ja nie mogę edytować twojej budowy. A, no tak. Hej, czekaj. O, poleciałeś. No zostało, jak ktoś mówi. No proszę mnie puść. Nie wlatuj, bo okay. To niszczysz mi ten, moje struktury. Okej, teraz muszę jakoś go stąd wydusić. Zniszcz schody, to na początku. Jak się wkurzył. Leć. Ja sobie trochę będzie gdzie indziej leciał. No to teraz poczekamy sobie trochę chyba. A rzucaj w niego może tym dyskiem. No ale nie tyle. O. Ojciu. O, nie złapałeś go jeszcze. No i co zrobiłeś? Tylko. O, teraz? Zniszczył tą ścianę. Nice. Jest, dobra. Może. Uwaga, dobra. Idź, o, jak na dół poleciał. Idź. Leci to, nie leci. O, jak on przenika przez nas teraz. I teraz go rozstrzelać. Nie. O, jak no, leciał. Usiadł sobie. Dron. Niech on poleci przez tą strukturę. Nie, coś się dziwnie kieruje strasznie. Jest! O, leci! Leciał do strumienia! O, leci sobie dalej i... strumieniem! A co jak w niego wlecimy? O, chyba się nie dowiemy już. Ale po prostu poleciał dalej. Wypadł, no. O. Ale leciał sobie strumieniem przez tak, moment. Tak, był w strumieniu. O, i zniszczył się. A to chyba przez burzę się zniszczył, ale nie jestem pewien. Okej, dobra, czyli jak wleci do strumienia powietrznego, to nic. Leci sobie dalej, tak. Da się to zrobić, ale to ich w ogóle nie rusza, ten strumień powietrzny. Niestety lub stety, drony w ogóle nie reagują na strumienie powietrzne. Teraz sprawdzimy, co się stanie, gdy wjedziemy jakimś pojazdem drona. Zwykłe zderzenie je zniszczy, to proste, dlatego dodatkowo pokażemy wam, co się stanie, gdy wjedziemy na nie, a nie w nie. Dobra. Teraz pytanie, co się stanie, gdy wjadę kładem drona? Tak wiesz, z pełnej pary. Ja myślę, że po prostu się zostanie zniszczony. No ale jest za wysoko, musisz zrobić schody. To nie zadziała. No, to też nie zadziała. No ale zrobimy za wysoko. Czekaj to. O! Trzeba jakoś złapać, żeby był niżej. Jest, dobrze. Zaufaj mi. No nie! Dobra, teraz nam się uda. Lecimy! No i nie ma, został z przesiady. Okej. To zaraz zobaczyć coś ciekawszego. Myślę, że ciekawszego. Bo dron jest łatwo zniszczyć, ale co jakby na nim wylądować pojazdem? Bo gracz może wylądować na dronie, to jest jasne. Ale tak samochodem wylądować na nim? Znaczy wiesz, tak wjechać na niego. Jestem ciekawy, czy można jeździć po prostu po takim dronie. Czy można taką kulkę... O! Tutaj jest.
Już mam jednego też? A ja nie mam budulca już. A ja też nie mam już. Musimy tutaj z tego, co ja zbudowałem, korzystać. Do tego chcę skorzystać tutaj z deski, bo deska jest bardzo mało destrukcyjna, że tak powiem. W porównaniu dokładacz nawet kulki. Więc ja to sobie na spokojnie wjadę. O! Oj, żebym wjechał. No, co jest? Jakaś niewidzialna ściana. Jak no co jest? Jakaś ściana stoi. No to weź ją zniszcz, ale... O, dobra. No już teraz to dziękuję. Jak ktoś jest kolejny? No to okej, już widziałem, bo... Okej. Okay. Weź ją, teraz zniszcz po prostu. Co to był za... Słyszałeś to? Taki dźwięk chlupania był. No, było coś. A co jak wjadę po prostu? No. Co zrobiłeś? To było dziwne. O kurde! Okej, więc musimy powtórzyć tą pierwszą część tego mitu, bo burza niszczy wszystkie rany niestety. Nie zdążyliśmy po prostu, więc teraz Holm. Ja ci, Holm, zedytuję tą rampę, ustaw się na dronem i zobaczymy, co się stanie, gdy kulką wylądujesz na dronie. Czy może tak będzie, czy możesz sobie wylądować takiego tak zwanego dronorajda? Dobra, uwaga, trzymaj się. I 3, 2, 1, 0. Nie, no zniszczyłeś go razem. Zmiotłem go. Kula zniszczyła. Zmiotłem go po prostu. Okej, czyli moje podsumowanie. Pojazdy niszczą drony. I to tyle w sumie. To tyle. Ten odcinek zakończymy pytaniem już z innej beczki. Czy da się zrobić Rocket Ride'a w strumieniu powietrznym? Dobra, to już pora na ostatni mit w tym odcinku. I na koniec sprawdzimy sobie, co się stanie, gdy zrobimy Rocket Ride'a do strumienia powietrznego. Jak pamiętacie pewnie z ostatnich odcinków, gdy wrzucimy taką rakietę, wystrzelimy taką rakietę do strumienia powietrznego, to ona sobie daje leci w tym strumieniu powietrznym. Tak sobie robi takie kółeczka fajne. Gączki. I teraz fajnie poleciało, dobra. To jak Holm, to wystrzelimy, okej? Okay? Jeżeli na tym polecisz, że będziesz robił bączki, to cię wysyłam z tubę. Tak? Okej. Okay. A czy prawda jest taka, że pewnie po prostu otworzy mi się lotnia, co nie? A jak spadniesz, to widzisz mi 45 tysięcy. No, to widzę fair układ. Dobra. Dawaj, no. Okej. Okay. Co jest? O! Poleciał! Zobacz! Co mi wysyłasz? Ale nie, no bączki miałeś robić, teraz prosto jedziesz. No nie, no jak prosto, ale już wiem, że nie otworzyłaś bączki. Lotnia, lol. Dawaj, dawaj, teraz. Dawaj. Już nie maruj. O kurcze! Nie! Jak jaja! Nie! Stoło wysyłasz. Wróciła za armata, bo tam chod jakieś 5 minut temu armatę wsadził, sobie latała armata wokół mapy, jakby ktoś nie widział. Okej, okay, chcesz polecieć tak? Chcesz tak polecieć? No, proszę mi wysłać. Co jest? Nie, dobra, no to po prostu jest? W drugą stronę może się wystrzelę. Ale o co chodzi w ogóle? Czemu mnie zrzuca, ciebie nie? Ej, no o dlaczego, co chodzi? Dlaczego ciebie zrzuca? A weź jeszcze raz mnie wystrzel. Mnie automatycznie zrzuca. No gdzie ty lecisz? No i to działa. No ciebie dobrze. To jest super. U ciebie jest dobrze, u mnie zrzuca cały ale czas. To jest super. Dziwne. Nie jestem pewien, od czego to zależy. I to tyle. My już dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w Bysie Bajowym.